Witam serdecznie w moim kuchennym blablatorium. Dzisiaj podzielę się z Wami fantastycznym przepisem na maseczkę odmładzającą skórę. Co będzie potrzeba? Będzie potrzeba trzech składników. Mianowicie jajko, mąka ryżowa i witamina C. Robimy botoks dla naszej skóry w 15 minut. Zanim przejdę do maseczki, pozwól, że przypomnę, abyś nie zapomniał polubić mojego filmu i zasubskrybować. Więc tak, biorę taką sobie miseczkę. Jedno jajeczko mam. Użyję. Do tej maseczki użyjemy całe jajko. Więc rozbijam. I daję całe jajko. Jajeczko wspaniale usuwa sebum ze skóry. Oczyszcza martwe komórki skóry. Odnawia skórę. Na twarzy jest naprawdę wspaniała. Czyści pryszcze, te skórniki pozwoli się pozbyć nam. Czyli ma takie dogłębne działanie oczyszczające. Drugim składnikiem bardzo ważnym jest mąka ryżowa. I tutaj łyżeczka mąki ryżowej. Ciach. Dodajemy mąkę ryżową. Mąka ryżowa jest też wspaniałym składnikiem do takiego kosmetyku, ponieważ pomoże nam usunąć jakąś plamę ewentualną, tak? Przebarwienia na skórze, na twarzy. Więc jedna taka łyżeczka mąki w zupełności wystarczy do jednego jajka. Jeżeli nie macie mąki ryżowej, no można też spróbować zmielić ryż sobie. Bardzo drobne, jeżeli nam się to uda. Jak nie, to po prostu użyjemy jakiejś innej mąki po prostu, tak? Ale warto jej użyć. Następnym składnikiem będzie witamina C, która pomoże nam usunąć jakieś uszkodzenia skóry, w ogóle wspomoże przy produkcji kolagenu naszej skóry. Jakieś miejsca takie obwisłe na skórze, coś takiego. Witamina C fajnie sobie tutaj może poradzić, wspomóc nam to. Także tu mamy dwa składniki, ale witaminka C jest dosyć istotnym składnikiem, którego no często dodajemy, tak? Dodajemy do wszelkich rodzajów serum, czy kremów, masek, kropelkach, więc trochę tych kropelek dam. Tak mniej więcej około łyżeczki. To na kropelki to tak z 10, z 20 co najmniej, nie? Takiej witaminki C. No i teraz trzeba to dobrze wymieszać. Można to za pomocą łyżki, będzie troszeczkę ciężko. Za pomocą jakiejś takiej ręcznej trzepaczki też można. Można to też zrobić przy pomocy widelca, tak sobie uklepać. Ja użyję sobie takiego na bateryjkę, takiego małego mieszaczka. Przydaje się, naprawdę przydaje się w kuchni do takiego właśnie, do takiej produkcji. Więc spróbujemy sobie to rozmieszać. Maseczka wygląda tak. Możemy jej użyć dwa razy w tygodniu. Oczywiście można ją przechowywać w lodówce, dlatego warto sobie tam przelać do jakiegoś pojemniczka pustego. Zawsze zbierajmy takie sobie puste pojemniczki po jakichś kremach, aby właśnie sobie wykorzystać do jakichś takich maseczek. Można sobie ponownie, można sobie nawet dwukrotnie tego, ponieważ ona jest taka, że wchłonie się szybciutko. Także na 15 minut można sobie ją nałożyć na twarz. Następnie można umyć i nałożyć sobie jak kremik, a najlepiej właśnie sobie ją zostawić do momentu, aż wyschnie, czyli tak sobie nasmarować i poczekać, aż wyschnie. Wspaniale nam odmłodzi, wygładzi zmarszczki, nawilży. No można powiedzieć, że to jest taki botoks naturalny dla twarzy. Zaraz sobie ją tutaj zaaplikuję na twarzy, aby pokazać. I teraz
sobie zaaplikuję na twarz. No. Za mało włosy odgarnęłam. No i teraz szyję. Jajko jest cudowne. Naprawdę warto sobie stosować jajeczko. Tak samo i białko, i żółtko. Tutaj w tym przypadku użyłam całego jajeczka. Cały ten kolik. Myślę, że wszędzie już. Udało mi się. I teraz jeszcze sobie tutaj dołożę. Teraz sobie poczekam, aż mi się tutaj ładnie skórę. Wszystko ładnie zaschnie i wtedy sobie zmyję.